Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji nowego okrętu Premium i tym razem zajmiemy się pancernikiem tieru 8, amerykańskim Constellation, czy Konstelacja, jakby to tak w spolszczonej wersji nazywać i omówimy sobie, czy ten okręt warto sobie kupić, czym on się charakteryzuje i jak tym grać, żeby w miarę efektywnie było, czego jeszcze niestety nie odkryłem, także jakieś tam wstępne uwagi wam przekażę, więc ja sobie teraz przejdę do omawiania parametrów, a wy będziecie sobie mogli chwileczkę tutaj pooglądać jedną w zasadzie z póki co najlepszych bitew, jaką zagrałem tym okrętem, bo na razie nie jestem w stanie z niego dużo wycisnąć, ale to przejdziemy do tego za chwileczkę, także ja będę omawiał parametry, a wy sobie oglądajcie. No więc tak, mamy moi drodzy Battlecruisera tutaj i to jest okręt, który niby trochę wygląda jak Colorado, ale tym Colorado do końca nie jest. Z Colorado mamy tutaj jedną bardzo ważną cechę. Mamy tutaj artylerię z Colorado. To są identyczne, działa o identycznych parametrach. Penetracja, inne pierdoły, wszystko to samo. Tyle, że Colorado ma Sigmę 2.0, a tu mamy Sigmę 1.9, więc teoretycznie troszeczkę jest to tutaj inaczej rozłożone. Jeżeli chodzi o dalszą część omówienia uzbrojenia tego okrętu, to tutaj warto nadmienić, że jedną z ciekawostek, jaka ta jednostka posiada, jest uzbrojenie torpedowe. Te torpedy mają zasięg 9,1 km, zadają prawie 17 tysięcy maksymalnego damage'u, mają niestety dosyć niską prędkość, bo to tylko 55 węzłów, także dosyć powolne te torpedy, no ale jednak mamy tych torped kilka, mamy potrójne wyrzutnie po jednej na burtę. W związku z czym można przy takim zasięgu można nawet je puszczać z nadzieją, że ktoś w nie wpłynie z większej odległości, a jeżeli nie, to po prostu podchodzimy na blisko i wtedy pakujemy w gościa torpedy. Sekundarka nie jest tutaj w żaden sposób zrobiona i osiąga wyniki rzędu 7 km, także no jakoś tam defensywnie bardzo można je używać, ale co więcej, okręt jest wyposażony z takich ciekawostek. Jedna ciekawostka to są torpedy, druga ciekawostka to jest, moi drodzy, radar. Ten radar ma zasięg 10 km i trwa przez 30 sekund. Okręt zrobiony full pod survival, wam pokażę oczywiście na koniec, i z kamuflażem ma wykrywalność 12,2, czyli no przyzwoity kamuflaż jak na pancernik. Ale no w zasadzie ikona pancernika tutaj jest dla zmyłki, wydaje mi się, bo to jest taki no średni pan, to coś tego typu jak Scharnhorst, który udaje pancernik okręt, ale tym pancernikiem do końca nie jest. I mimo że na Scharnhorście, jak na tier 7, nasza artyleria troszeczkę tutaj odstaje od tego, co nam WG serwuje na tym tierze, to tutaj mamy 406. To już jest kaliber taki w miarę rozsądny, bo to są te same działa co na Colorado, jak już mówiłem, no ale Colorado nie walczy z dziesiątkami, także penetracji trochę może momentami brakować, ale jeżeli chodzi już o kadłub, to już wygląda sprawa nieco inaczej, bo tutaj opancerzenie jest już nieco gorsze niż na Colorado. I często przylatują takie salwy, które dosyć mocno są w stanie nam ten okręt nadszarpnąć. I to jest niewątpliwy minus posiadania takiego opancerzenia, gdyż, moi drodzy, no niby działa mamy pancernika i możemy tymi działami solidnie ukąsić, ale pojawia się wtedy problem z tym, że sami dużego ostrzału nie wytrzymujemy i to troszeczkę mnie ogranicza w tym okręcie. Ja na razie nie wymyśliłem do końca, jak nim grać. Widzicie, tutaj dostała rufa i już jest sporo tego hapsa odebrane. Warto to też nadmienić, że okręt z sygnałem, który nam dodaje 5% do prędkości okrętu, osiąga 34,9 węzła. Także jak ktoś na nas spojrzy z daleka, jakieś takie Colorado pływa niemrawe i pewnie płynie wolno. A tu ząk robimy 30 prawie 5 węzłów. Dla porównania powiedzmy, że świeży okręt premium, czyli Tiger, robi 31 z groszem. Oczywiście również z sygnałem, także to jest nieporównywalna różnica. Tu mamy pancernik z jakąś siłą ognia plus torpedy, a tam torped brak. Także macie tu już porównanie. Czy tym okrętem gra się dobrze? Ja bym powiedział, że no nie jest to okręt taki, który będzie w każdej bitwie robił fajne wyniki. Standardowy zasięg artylerii wynosi tutaj, moi drodzy, już wam mówię, 17,4. To nie jest dużo, dlatego na slocie trzecim trzeba założyć to charakterystyczne dla amerykańskich pancerników ulepszenie, które nam ten zasięg zwiększy i będziemy go mieli ponad 20 km. Wtedy już jest ok. No ale wydaje mi się, że standardowo zasięg byłby troszeczkę za krótki, ale bardziej by przypominał właśnie stylem gry Scharnhorsta w porównaniu do tego okrętu. Więc
to nie jest pancernik. To, że ta ikona tutaj jest i że są tutaj działa z pancernika tieru niższego, nie znaczy, że jesteśmy pancernikiem i że możemy sobie pozwolić na jakieś tam rajdy. Jeżeli gramy sobie na przykład tirpicem i mamy torpedy, to wtedy no, myślę, że przetrwamy nieco więcej niż ten okręt będący pod ostrzałem. I powiem wam szczerze, że no, zastanawiam się, jak tym okrętem grać. Czy dochodzić do jakiegoś punktu na mapie i odwracać się i kajtować, czy jednak próbować zrobić użytek z tych torped i gdzieś tam się pchać w centrum walki i zacząć w końcu coś strzelać. Tutaj zobaczycie dosyć krótką bitwę, w której za dużo nie zrobiłem, ale ona jest taka najbardziej przyjemna dla oka z tego, co póki co ugrałem. A nie będę się tutaj za bardzo roztrząsał nad tym okrętem, żeby grać im dużo zanim zrobię recenzję, no po prostu już mam na temat tego okrętu jakieś tam określone zdanie. On ma arsenał, który naprawdę pozwoli zrobić spore zamieszanie, ale w sytuacjach, kiedy będzie można go odpowiednio użyć i dopóki nie dostaniemy za bardzo omłotu od artylerii przeciwnika, bo nasz pancerz nie pozwala na zbyt dużą wytrzymałość, jeżeli chodzi o ostrzał przeciwnika, to jest problem. Ale to jest, no powiedzmy, że Battle Cruiser, możemy tak mówić. To jest okręt szybki, z dobrym uzbrojeniem artyleryjskim, z torpedami, no może mogły być lepsze, szybsze czy coś tego typu, ale no są w każdym razie, więc można z nich korzystać. Plus mamy radar przy wykrywalności rzędu 12 km, także jak ktoś się nam tam zadymi blisko jakiś brytyjski krążownik czy inne dziadostwo, to możemy takiego gościa sobie na spokojnie na radarze wyciągnąć, oczywiście jeżeli go nie przebijemy na wylot, bo taka sytuacja też może się wydarzyć. W związku z czym, czy taki okręt warto sobie sprawić? Powiem wam, że on się zdecydowanie różni od tego, co widzimy w drzewku amerykańskich pancerników i w tym do Vermonta, i w tym do Montany, ale no build mam taki sam na nim, jak na wszystkich innych pancernikach, więc tu się akurat nie różni nic. Ale osobiście uważam, że ten okręt jest fajnym pomysłem, żeby wprowadzić coś takiego. Jest taką odskocznią zupełnie oderwaną od drzewka. I to jest z jednej strony dobre, bo to nie jest coś, co mamy w drzewku, tylko tutaj w trochę wersji droższej, ale jakieś tam inne pierdoły ma. Ma torpedy, ma radar i jest szybkim okrętem do zmiany pozycji. Także ja bym sobie taki okręt kupił, gdybym się nad nim zastanawiał, bo to jest jedna z ciekawszych, podkreślam, ciekawszych, a nie najmocniejszych pozycji na tierze 8. Teraz wydaje mi się, że gdyby mnie ktoś zapytał, czy warto ten okręt kupić, powiem, że warto. On nie jest prosty w grze, absolutnie nie. Tego nie powiem, bo nie jest prosty. Pancerz nie pozwala na zbyt dużą ilość błędów, ale uzbrojenie mamy takie, że jesteśmy sobie w stanie poradzić w większej ilości sytuacji, na przykład niż taka Alabama. Może ona wytrzyma dłużej, ale my jesteśmy okrętem bardziej uniwersalnym, w związku z tym wydaje mi się, że ta pozycja byłaby ciekawsza, dlatego gdybym miał ten okręt ocenić, mimo tego, że jeszcze nie udało mi się na nim zagrać jakieś takie naprawdę spektakularnej bitwy, to dałbym mu takie, no ja wiem, 7, może nawet i pół na 10, także 7,5 na 10 to jest taka ocena na tą chwilę, może dostałby wyżej, gdybym faktycznie trafił jakieś takie bitwy, gdzie jestem w stanie wycisnąć pełny potencjał z tego okrętu, ale to chyba nie jest ta bitwa, którą chciałem wam pokazać, bo tam walczyłem z Yamato, chyba ugrałem nawet troszeczkę więcej, a tutaj niestety za bardzo tego damage'u nie będzie. No może to będzie to mniejsza o to. No w każdym razie musimy wziąć pod uwagę to, że nasz pancerz nie pozwoli wytrzymać zbyt dużo w walce z prawdziwym pancernikiem. Jeżeli zaryzykujemy na tyle, żeby do niego podejść i go torpedować, to wtedy mamy szansę na to, żeby jakiś tam rozsądny damage na nim zrobić lub ewentualnie strzelamy z daleka. Spójrzcie, jak tu pięknie wchodzą salwy. No 70 koła, czyli to nie jest ta bitwa, którą wam chciałem pokazać. Starczy mi tego hapsa, żeby wystrzelić w tą Georgię? Może starczy. No starczyło, dobra, poszły rybki. Coś tam jeszcze może nawet trafi. Także okręt ma dużo argumentów za tym, żeby ten okręt kupić. Jest szybki, ma torpedy, ma radar i ma przyzwoitą artylerię o jako tak o rozsądnej celności. Także no, wydaje mi się, że to jest pozycja warta zakupu. 7,5 na 10 podkreślam. I teraz przejdźmy sobie jeszcze do omówienia kapitana i ulepszeń. Więc tak, ulepszenia. Tak jak wspomniałem, na trzecim slocie zasięg zwiększamy sobie, żeby mieć te 20 z groszem. Bo 17 i trochę to jest naprawdę ryzykowne, chociaż może gdybyśmy mieli taki zasięg, to byśmy tym okrętem grali nieco ostrożniej i jakoś tam by wymusiło na to na nas inny styl gry. Może to też była jakaś opcja, wtedy można by tutaj sobie zamontować obrót dział. Ale ja gram z tym póki co, więc zostawmy. Pierwszy slot, przeżywalność głównego uzbrojenia, czyli głównie tutaj wyrzutni torpedowych, bo artyleria to mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby któraś padła permanentnie. Uszkadzają się oczywiście, ale jeszcze żadna mi nigdy nie padła. Tutaj standardowo reszta jak na pancerniku, czyli kamuflaż, przeciwdziałanie pożarom i 1 i 2, czyli kontrola uszkodzeń, nie przeciwdziałanie pożarom.
I jeżeli chodzi o perki, to tutaj u mnie za sterami okrętu siedzi Halsey, bo to na wszystkich pancernikach mam to samo. Ekspert ładowania, przyspieszony obrót dział, adrenalina, podstawę przeżywalności, czy jak to się tam nazywa, po prostu skrócenie czasu działania pożarów i zalań, jedna naprawka więcej, kamuflaż i gaśnica. Także typowy build survivalowy. No i ponownie pojawia się pytanie, czy okręt warto sobie sprawić. Ja mówię, że okręt warto kupić. 7,5 nie jest prosty. Broń Boże, nie jest prosty, tak jak nie jest prosta do gry Atlanta, ale jeżeli gra się nią dobrze i przeciwnik pomaga robić wyniki, to naprawdę warto ten okręt w porcie posiadać. Także z mojej strony to tyle. Warto mieć taki okręt. Nie jest prosty, ale na pewno jeżeli trafi na sytuację, w której wykorzystamy w pełni jego możliwości, to będziemy z tego zakupu bardzo zadowoleni. W tym materiale wszystko. Do usłyszenia i na razie.